Skąd wzięła się taka empatia u Polaków, którzy otwierają drzwi swoich domów przed Ukraińcami? Co przeżywają ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, a po drodze spadały na nich bomby? Jak długo wytrzymamy ze sobą razem? Co czują oni, co czujemy my? Czy z tego powstanie jakiś większy problem? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Przypominam, że Układ Otwarty to całkowicie niezależny program, który zależy tylko od tego, czy Państwo go oglądacie słuchacie i czy wspieracie. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają ten program. Możecie to robić za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Serdecznie zachęcam. A teraz zapraszam na rozmowę. Joanna Drosio-Czaplińska, psycholog, psychoterapeuta. Dzień dobry Pani. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Czy jest pani zaskoczona tym, jak my reagujemy na tragedię Ukraińców? Jacy jesteśmy otwarci, chętni do pomocy? Szczerze mówiąc, nie. Dlatego, Aha. że y, nasza historia y, jest pełna różnych traumatycznych wydarzeń. Proszę pamiętać, że tak. Mieliśmy drugą wojnę światową, mieliśmy później komunę, wcześniej mieliśmy zabory. Y, to nie jest tak, że my jesteśmy takim społeczeństwem, które okrzepło w swojej demokracji i y, 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 może y, mieć teraz system, który pozwala y, bezpiecznie gdzieś tam osiąść uchodźcom. No zupełnie inny system jest w Niemczech, tak jak zupełnie inny u nas. My trochę y, swoim zwyczajem, y, no, Właściwie to nie mieliśmy wyjścia, no myśmy poszli trochę w samowolkę, no ale z drugiej strony nie było wyjścia, no to jest tak jak rakieta wystrzelona w kosmos i ona tam musi teraz już dolecieć, no miejmy nadzieję, że się nie rozleci po drodze, więc jestem... Właściwie to jestem dumna z tego, że tak reagujemy. Bardzo się cieszę, że tak reagujemy, tylko warto, żebyśmy pamiętali, że pomoc ma swoje granice. I to wszyscy pomagacze wiedzą ci, którzy się zajmują zawodowo, tak jak psychologowie, psychoterapeuci. Natomiast no, ludzie, którzy wyszli z otwartym sercem, nie zdają sobie do końca sprawy z tego, jak się chronić. Mhm. I y, 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 jest takie powiedzenie, że y, najpierw. Po o masce w samolocie, tak, maska w samolocie najpierw dla matki, potem dla dziecka. I dobrze by było, żebyśmy teraz o tym pamiętali my psychologowie, żeby świadczyć przede wszystkim pomoc ludziom, którzy pomagają, bo oni mają wtórną traumatyzację. Możemy jeszcze, z, przepraszam, do tego dojdziemy. Mhm. a Jeszcze chwilę, bardzo mnie ciekawi, co takiego się z nami dzieje. Znaczy co, bo Pani tak przeszła, mówię, no to naturalne, bo myśmy tak ciężko sobie, u nas ciężko mhm. żyło, wiele przeszliśmy, tak. no to teraz pomagamy, ale no. Od kiedy komuna upadła minęło 30 lat, owszem, że nie mieliśmy takiej sytuacji, ale też nigdy nie wiem, aż takiej fali pomocy właśnie na bardzo różnych mhm. poziomach, tak? No bo niektórzy przyjmują do domów, niektórzy wpłacają pieniądze, niektórzy są wolontariuszami, biegają gdzieś po dworcach i jeżdżą na granicę. To jest tak masowe, co takiego się z nami stało? Przede wszystkim strach. Przecież Aha. my się boimy. Na wojnie nie ma wygranych i tam są ludzie, którzy są ofiarami pierwszego stopnia, a potem są ich rodziny, które tu uciekły drugiego stopnia, tak się mówi często w interwencji kryzysowej, tak, o różnego typu ofiarach. My jesteśmy też któregoś typu ofiarą, tak, bo mhm. mierzymy się z ich traumami, ale też się sami boimy. Przecież nikt nam nie zagwarantuje, że Putin któregoś pięknego dnia nie przyjdzie też do nas i nie zrobi tego samego. Jest to... Jakoś tam prawdopodobny scenariusz, więc strach nas, nas też motywuje. Poza tym, jeżeli się boimy, no to musimy iść w jakąś akcję. Musimy coś ze sobą zrobić, w jakiś sposób zagospodarować ten strach. I pomaganie jest jednym ze sposobów poradzenia sobie z tą traumą. To oczywiście. No nie sprawia, że jesteśmy w ten sposób jakoś mniej, mniej szlachetni, bo jednak podejmujemy trud i wysiłek, ale ja mam takie poczucie, że jesteśmy teraz w takiej fazie romantycznego uniesienia, mm -hmm. po którym jednak nastąpi tą pnięcie. Bo... Ale jeszcze zanim dojdziemy do tego, co będzie potem, jeszcze, jeszcze sekundę. Bo mnie to bardzo ciekawi, czy co? No, bo e, jak przyjdą do Niemiec, to Niemcy to lepiej zorganizują, ustawią namioty, ustawią, będą mieć świetnie zorganizowane hale. Ale, mówię, ale oni nie przyjmą do domów yy, tych ludzi. Czy co to, my jesteśmy lepsi, my mamy lepsze serca? To tak nie jest, prawda? Z czego to... Yy? Z czego to wynika? Oni mają już system, dlatego że mhm. oni mają większą ilość imigrantów, a my byliśmy dosyć homogenicznym społeczeństwem. No i w naszym kraju no wie pan, jakie jest podejście w ogóle do tematu uchodźców. I jakby. No, nasz, taki, kuda, no, wszyscy, no teraz wszyscy. tak, ale nasz polski rząd udawał, że w ogóle nie ma tego tematu albo że to nas nigdy nie będzie dotyczyć. A okazuje się, że teraz mamy ponad milion Ukraińców w naszym kraju, i nasz, obawiam się, że nasz system nie jest stanie. Tego mhm. dźwignąć. Dlatego to nie jest jakiś sprint, y, tylko długoterminowy maraton, i, i warto o tym pamiętać. Y, y, powtarzam, często takie powiedzenie, reaguj sercem, ale pomagaj z głową. Mhm. Więc y, wie pan, no, cieszę się, że tak pomagamy, tak, Pan, ja inni ludzie, ale no też to, to jest taki moment teraz, kiedy wszyscy się aktywowaliśmy, bo mamy taki sam strach. Natomiast przyjdzie taki moment, że będziemy tym wyczerpani. I co wtedy się. No właśnie, co się z tym stanie, kiedy zaczniemy być wyczerpani? No bo to u jednych przyjdzie szybciej, u innych później, prawda? Jedni zwłaszcza ludziach, którzy zaprosili do siebie mhm. do domu. Obcych ludzi, no i czasami trafią na miłych i sympatycznych. No przecież to nie jest tak, że ci uciekają też tylko anioły, a przyjmują tylko anioły, prawda? No, spotykamy różnych ludzi, za chwilę oni zaczną nas denerwować, mamy inny styl życia, inne zachowanie, my oczekujemy wdzięczności. Oni nie będą okazywać tej wdzięczności w ten sposób, jak my byśmy sobie wyobrażali. Czy tu się nie zacznie coś dziać? Czy jest duże niebezpieczeństwo, że się zacznie coś? Dziać coś niedobrego między nami, między tymi, którzy przyjechali i tymi, którzy ich goszczą? No właśnie, mam taką obawę. Dlatego w tej pierwszej fali, kiedy wszyscy rzuciliśmy się do pomocy, jeszcze wytrzymujemy, jeszcze dajemy radę, ale to jest kwestia naprawdę tygodni, kiedy przestaniemy już wytrzymywać. Zresztą ja rozmawiam z ludźmi, którzy goszczą u siebie mm. rodziny czy matki z dziećmi przede wszystkim. No i mówią, jak reagować? Przecież oni. To, to mają dziwne reakcje, tak? Albo zasłaniają zasłony, bo się czegoś boją, albo non-stop palą światło, albo non-stop scrollują coś w internecie. No przecież yy, tam jest potworny strach. Na wszystkie problemy, bo to jest ludzkie, którzy, które ci ludzie przynoszą, wchodzi jeszcze duża trauma, czyli zagrożenie życia. Jeżeli mamy zagrożenie życia, no to aktywuje się taki mechanizm walki i ucieczki. Jest walcz, uciekaj albo się zamroź. To są strategie przetrwania homo sapiens, które są już ewolucyjnie wytrenowane. I rozumiesz tak, jedni walczą, bo faceci zostali i walczą tam. To, to tak dosłownie pan tak. Rozumie, tak. Tam oni mają też walcz albo uciekaj, mhm. bo to jest taki, um, taki mechanizm, który się włącza niezależnie od tego, czy ktoś siedzi mhm. w okopie i czy ktoś ucieka, czy ktoś idzie ratować. Y y Walcz, no to szacuję sobie, że coś mogę zrobić, tak, ale uciekaj, no to, mhm. jest, no to jest prawie to samo, bo do ucieczki też jest potrzebna adrenalina, tak, i mamy takie dwa układy, współczulny i przywspółczulny. Współczulny nas aktywuje, a przywspółczulny nas wycisza. I teraz tak, w normalnej sytuacji, no bo to, to nie jest tak, że to się dzieje tylko podczas wojny. To się dzieje w różnych sytuacjach stresowych, tak? Nie trzeba mieć zagrożenia życia, żeby też tak reagować. Wystarczy się czegoś przestraszyć. No tylko tak, w normalnych sytuacjach, no to jeden idzie do góry, a potem nas reguluje ten drugi na dół. A tutaj nie ma takiej sytuacji, że możemy się wyregulować. Jakby ta elastyczność zostaje zachwiana. No i teraz z czym zostają ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, którzy są naszymi gośćmi? Ja chcę powiedzieć, że tak, znaczy jakby wytłumaczyć ludziom, że tak się dzieje i tak się ma prawo dziać, i to jest naturalne. Też strach jest adaptacyjny i ten mechanizm jest adaptacyjny, bo on służy przetrwaniu. Co to znaczy, że strach jest adaptacyjny? To znaczy, że jest pięć podstawowych emocji: to jest strach, smutek, złość, wstręt, i radość. Proszę zauważyć, że tylko radość z tych wszystkich jest przyjemna. Potocznie mówi się o złych i dobrych uczuciach. Nie ma takich. Wszystkie czemuś służą. Strach jest po to, żeby się nie zabić, tak? Żeby sobie nie zrobić krzywdy. Złość jest po to, żeby nie pozwalać przekraczać granic lub żeby działać, bo tutaj się też odniosę do tej złości, że pan powiedział, że nie można spodziewać się wdzięczności. No, no, no nie, no bo y, musi się pojawić złość. U ludzi, którzy doświadczają traumatycznych przeżyć, musi się też pojawić złość, bo ona służy do działania. No i teraz y, część z tych ludzi, którzy mają rozhamowany jakby ten, ten, ten y, układ, y, który y, sprawia, że my się tak właśnie albo aktywujemy, albo łagodzimy, y, może wejść w taki stan. To się nazywa y, ASD. Czyli to jest faza stresu ostrego. Jeżeli ludzie uciekali pod ostrzałem, jeżeli ludzie widzieli zbombardowane domy, jeżeli ludzie zostawili swoich najbliższych, to nie jest tak, że ten strach opadnie. On, on się trochę ukołysze, ale ten strach będzie cały czas aktywny. Więc jeżeli jest ten strach, no to niemożliwe, żeby człowiek był azą spokoju, chyba, że nastąpi coś takiego, że ja się odłączam, czyli idę w zamrożenie. I teraz pytanie, kto idzie w zamrożenie, a kto idzie w taką aktywację tego strachu? Ja rozumiem, że są takie sytuacje, żeby to przełożyć na na to, co wielu naszych widzów czy słuchaczy dzisiaj, czego dzisiaj doświadcza. Mają u siebie gości, przyjęli ich. Ci gości na początku bardzo dziękują, są wzruszeni, mm -hmm. że ktoś ich przejął, ale za chwilę dzwonią do domu, czy oglądają informacje, czy na ich dom spadają bomby, tak. a wiemy dokładnie, na które domy, znaczy na które miasta, może domy nie, ale na które miasta spadają. U nich powstanie strach, i to nie będzie tylko tak, że nam się rzucą w ramiona z płaczem, tylko mogą odreagować tą złość na nas, a my będziemy Też. zszokowani. No bo jak my ich przyjmujemy, oni się na nas złoszczą. Tak i, i weźmy pod uwagę, że taki scenariusz też jest normalny. Mhm. Mówiłam wcześniej, że właśnie kto pójdzie w tę aktywację, a kto pójdzie w to zamrożenie, no każdy z nas ma jakąś historię życia. Więc y, y, Ukraińcy też przynoszą swoją historię życia, czyli na ich różne zdarzenia, być może też traumatyczne, wchodzi ta duża trauma. W związku z tym, no bierzmy pod uwagę to, że może być różnie, tak. No im więcej będziemy wiedzieli na ten temat, tym bardziej adekwatne będą nasze reakcje. Więc właśnie, może być tak, że ktoś będzie chciał się cały czas zamykać w pokoju i będzie mu trudno być w jakiś sposób aktywnym. Będzie ktoś, kto się zupełnie wycofa. Będzie ktoś, kto się w ogóle będzie bał wyjrzeć przez okno. No i to może być właśnie ta faza stresu ostrego i będzie w tym też y, y, złość, ale to jest takie, Pan, to nie jest taka złość jakby skierowana do, do tego, kto mnie gości. To jest w ogóle złość, która musi wybrzmieć. Mhm. To, to nie a jest... To, się a... na winę, no tak często jest, tak, w związkach. To, no. wiem, się pan tym zajmuje, tak? Przychodzi, wyładowujemy się na swoich partnerach, bo nam coś w pracy yy, nas wkurzyło, czym gdzieś mieliśmy problem, prawda? No, I na Bogu a tak. w innej osobie gdzieś tam odreagujemy. Mhm. Tu tak sobie myślę, nie? Że, ci, że ci goszczący, znaczy ci gospodarze mogą być czasami obiektem takiej złości i tu mogą powstać napięcia. Tak i dobrze, żeby o tym wiedzieli, ale też um, dobrze by było, że zapraszając, nie, ciągle się mówi wziąć kogoś do domu, jakoś tak nie, nie, nie mam zgody na to wziąć kogoś mm -hmm. do domu. Bardziej e, pasuje mi gościć kogoś. E, z tym, że to nie jest taki zwyczajny gość, no bo to jest gość straumatyzowany, to jest gość, e, na którego drodze życiowej jesteśmy tylko jakimś puzlem i elementem. My nie jesteśmy wybawcami tych ludzi. My jesteśmy tylko e, 要肯学 Jakąś, jakimś fragmentem drogi, tak, bo no, no nie będzie tak, że ci goście zagoszczą u nas na rok, dwa, trzy lata, nie wiadomo ile konflikt potrwa, nie wiadomo czy oni będą mieli do kogo tam wrócić i do czego, no, no w ogóle dużo znaków zapytania, w związku z tym dobrze by było, gdybyśmy się też umawiali z tymi ludźmi, tak, że, że będziemy was gościć dzień, dwa, trzy, tydzień, możemy wam pomóc przez miesiąc, ale dobrze by było, żeby ten okres był wyraźny i ustalony, jasne, że to się może zmieniać, Zmienić, krócej, dłużej, ale no, też dla swojego własnego bezpieczeństwa weźmy pod uwagę to, że tak będzie lepiej. Czyli dobrze jest, Żebyśmy określili sobie jasno reguły tego pobytu tak. tych tak. ludzi. Nawet jeśli nie tak. zmienimy potem, to, żeby na ten w tym tak. pierwszym mogę się było jasne tak. i dla, dla nich i dla nas. To jest bezpieczniejsze dla nas i to jest bezpieczniejsze dla nich, żeby tak. oni też wiedzieli, z czego mogą korzystać, z jakiej naszej pomocy mogą korzystać. Yy, tu jest lodówka, tu masz swoją półkę w lodówce, mogę Cię finansować przez jakiś czas, oczywiście, ale będę starał się pomóc Ci znaleźć jakąś pracę, tak? co, co umiesz, co potrafisz, w jaki sposób ci mogę? Pomóc? Czy potrzebujesz nauki języka polskiego? Czy masz taki pomysł, żeby tu zostać? Oczywiście, może być trudno uzyskać tę odpowiedź, no bo jeżeli ktoś tkwi w tym przerażeniu i weźmy pod uwagę na przykład, że się zamroził, tak? No to może nie być odpowiedzi, może mhm. być, nie wiem, nie mhm. wiem, nie wiem. Mhm. A do tego są jeszcze małe dzieci, tak? Y, y, no i będzie duży kłopot z małymi dziećmi, bo mówimy o tej złości, która jest naturalna i która też się musi pojawić i też jest adaptacyjna, żeby aktywować do działania. Ale no, małe dziecko nie ma jak skontenerować te, 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 tej swojej złości. Dorosły człowiek, jeśli ma jednak adaptacyjne mechanizmy, no to się ogarnie i coś z tym zrobi, powie, przepraszam, albo. Y, Wybacz, nie, jestem yy, yy, rozregulowana, rozhamowana, nie daję sobie rady. Natomiast no, małe dziecko musi ogarnąć dorosły. A jak z nimi rozmawiać o tym, kiedy przyjeżdżają, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, nie? kiedy... No, taka normalna mamy ludzką ciekawość, tak, jak to było mm -hmm. po drodze, co strzelali, nie strzelali, wszyscy żyją u ciebie w rodzinie. Taki mm -hmm. normalnie człowiek ma, zwłaszcza ja żyję z obecnie z zadawania mm -hmm. pytań, prawda? to chętnie bym zadawał... Ale to nie pytanie, dzieciom. ale myślę, że... Nie, nie, nie dzieciom. Najpierw... A dorosłym też można? Trzeba, zau... Trzeba przyjrzeć się, czy ten ktoś, warto przyjrzeć się, czy ten ktoś jest w stanie rozmawiać. E, na pewno nie jest dobrze robić za psychologa e, ludziom, którzy są jeszcze w tym przerażeniu i, i w tym strachu i w tej obawie i w tej niepewności. E, zobaczyć, czy oni chcą w ogóle o tym rozmawiać. Jeżeli nie chcą, nie forsować tych granic, hmm. zostawić ich tak, powiedzieć, ja tu jestem, możesz mnie zawsze o coś spytać, jestem tu też, żeby ci teraz pomóc. Pamiętaj o tym, ale nie ma co na siłę tak, dopytywać, czy uciekałeś pod ostrzałem, czy widziałeś trupy i jak wyglądała Twoja droga. Mhm. To, co można zrobić, to dać posiłek ustalić zasady w ogóle funkcjonowania domu, no bo my jesteśmy gospodarzami. No więc zasady są takie, tak, że jemy tutaj śniadanie, tu masz lodówkę, ty sobie możesz zrobić śniadanie, może jeden posiłek będziemy jedli razem. Może razem wyjdziemy na spacer, ale no brać pod uwagę, że tam się wydarzyły straszne rzeczy. Jeżeli ktoś chce o tym opowiadać, możemy być słuchaczami. Na pewno nie bądźmy doradcami, na pewno nie mówmy, a zobaczysz, będzie dobrze. Nie wiemy, jak będzie i nie można też robić takiej nadziei. No, co to znaczy dobrze dla kogoś, kto tam zostawił męża, yy, yy, ojca, brata, przyjaciół? Nie wiem, co znaczy dobrze. A co robisz w sytuacjach? O których słyszałem kilkakrotnie, bo też powiedzmy, współpracujemy przy jednej akcji, w której mm. państwo, Polskie Towarzystwo Terapii PTSD, AMDR. MDR, przepraszam. Polskie Towarzystwo Terapii MDR. Tak, tak, Polskie Towarzystwo Terapii MDR jakby dostarcza, mm. znaczy gromadzi psychoterapeutów, którzy pomagają tym ludziom. My w Instytucie Wolności tych ludzi jakby zbieramy i kierujemy do państwa, ale mm. wiele razy ci ludzie, z którymi współpracowałem, zadają mi pytanie, no dobra. Ktoś z nas dzwoni i mówi, że y, kobieta, no bo, no bo najczęściej tu przyjeżdżają teraz tak. kobiety, tak jest, jest w histerii, wpadła a, a, w tak histerię. I, uh -huh. I co robić? No, dzwonimy do psychologów, a nie możemy się dodzwonić. Tak? Wydaje się że tak intuicyjnie, że powinien szybko pomóc tej osobie. Co, 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 co robić w takiej sytuacji? Uh -huh. <laughs> No, i to jest trudne pytanie, bo psycholog wie, co robić, a stabilizuje w tej sytuacji. Ale, Ale to, co można proste... poradzić, hmm? tak, no to mm, zadać pytanie, czego się boisz. No bo jeżeli już jest paniczna reakcja, to jest co innego. A jeżeli jest taka reakcja, o jakiej pan mówi, że to się potocznie nazywa, że ktoś jest w histerii, czyli ma pewnie słowotok, czyli po, po, mówi, czego się boi, spytać, czego się boisz. Mhm. Powiedz, czego się boisz najbardziej. I pozwólcie jej mówić. Tak, jeśli, jeśli jest taka możliwość, mo, bo wątki mogą być niespójne, może się bardzo gubić, bo jest też wtedy problem z koncentracją, to jest taki chaos myślowy. Mm -hmm. I to jest też naturalne i normalne. I w pewnym momencie to się ustabilizuje znaczy, jest takie prawdopodobieństwo, że to się ustabilizuje. Można powtarzać, w tym momencie, teraz, w tym domu, jesteś bezpieczna. Teraz nic ci nie grozi. Wiem, że spotkały cię bardzo trudne rzeczy. To jest taka taka klaryfikacja. Mhm. Wiem, że spotkały cię bardzo trudne rzeczy. Jeśli będziesz chciała, to o tym powiedz. Jeśli nie, to nie. Ale tutaj, teraz jesteś bezpieczna. Mhm. Czy... Przechodząc teraz na trochę wyższy... Mhm. Znaczy, spróbujmy to uogólnić, co się może z nami stać. Czy obawia się pani, że może powstać poważny problem. Dzisiaj jesteśmy super otwarci. Kochamy wszystkich Ukraińców, przyklejamy sobie odznaki, flagi mhm. y, i tak dalej, ale za chwilę ci Ukraińcy, niektórzy, znaczy nieważne Ukraińcy, ci przyjezdni zaczną nam przeszkadzać, tak? Jednym zaczną przeszkadzać w domach, drugim zaczną przeszkadzać w różnych miejscach, bo ich jest więcej niż było, i nam nie ma w tym niczego złego. Nagle sytuacja stała się nienaturalna. Nie? Czy nam grozi? Czy pani widzi takie zagrożenie, że mogą powstać no, takie ostre napięcia a, a między dwiema nacjami? To jest nieuniknione, no bo no to jest taka dynamika y, tego typu sytuacji. Y, ja mam takie poczucie, no, to nie jest odkrywczy, no, ale my sobie nie poradzimy bez żadnego wsparcia państwa, y, bardziej konkretnego niż teraz. Y, no i bez jakiejś pomocy ekonomicznej y, z Unii Europejskiej. To jest mm. po prostu nie do dźwignięcia. Mamy inflację, y, y, Polski ład, który też nie sprzyja wielu, a nie wiem, komu sprzyja, ale to jest zupełnie inny temat. Więc no, w pewnym momencie ludzie powiedzą, no poszukaj sobie teraz swojego miejsca, no ale też. Na ile my możemy, to jest też nasza rola, żeby pomóc tym ludziom się tutaj odnaleźć. Bo mówię, my nie jesteśmy dobroczyńcami, jesteśmy tylko jakimś elementem drogi tych ludzi, którzy muszą odnaleźć się po bardzo poważnym kryzysie yy, i dalej potoczyć swoje życie. Jeżeli w tym kraju, no to postarajmy się też kontaktować y, y, Ukraińców z Ukraińcami, no bo oni mają informacje, gdzie można znaleźć pracę, jaką można znaleźć. Pomóżmy im też znaleźć pracę, pomóżmy im znaleźć y, no swoje jakieś niezależne miejsce. Y, wiem, że Warszawa już w tej chwili jest bardzo zatkana, trudno jest znaleźć mieszkanie nawet wynajem, tak? Już nie mówię o takiej darmowej pomocy, tylko y, tak. w, wynajmie mieszkania. Ten rynek jest w tej chwili bardzo nasycony, no bo bo część ludzi nie ma pieniędzy, ale są też ludzie, którzy mają pieniądze, mogą wynająć. Mają też zawody, które, w których można znaleźć pracę bez problemu. Tak? Nauczyciel angielskiego, nie wiem, budowlaniec, tak? fryzjer, fryzjerka. To są zawody, no, na które jest zapotrzebowanie. Więc nie pierwsze, tylko drugie, co róbmy, postarajmy się znaleźć, w jakiś sposób wesprzeć w ten sposób tych ludzi, żeby oni się usamodzielnili, no bo bycie w takiej zależności też zabiera godność. Mhm. No tak długo się nie da, tym bardziej, jeśli są małe dzieci i w domu gospodarzy też są małe dzieci, no to też będą konflikty, no to przecież będzie się toczyć normalne życie. A czy pani widzi taką możliwość, żebyśmy nauczyli się tego, i to w tak błyskawicznym czasie, bo stopniowo można, wszyscy się zmieniamy, tak, w jakimś czasie, ale to po prostu nagle z dnia na dzień e, e, mhm. pojawiło się tak wielu, e, tak wielu obywat mieszkańców, obywateli Ukrainy, chociaż wcześniej też no, było, było ich wiele, teraz jest jeszcze mhm. więcej, a pewnie będzie, będzie jeszcze więcej. Czy e, jest Pani sobie w stanie wyobrazić, że my możemy stać się wielonarodowym, wielokulturowym społeczeństwem w takim szybkim tempie i jakoś gładko przez to Przejść? No bo początek jest wspaniały, prawda? Bo tutaj się budujemy jakiś wielki fundament przyjaźni i przyszłej współpracy między dwoma społeczeństwami czy narodami, jak to woli. Hmm. Myślę sobie, że to nie... Wie, wielokulturowym. No. To no... Ja myślę o Ukrainie jako o Ukraińcach, jednak jako kimś bliskim. Mm -hmm. Mamy swoją historię i swoją zażyłość. I jak się przyjrzeć tej historii, no owszem, były różne rachunki krzywd, ale mam wrażenie, że teraz wspólnym wrogiem jest jednak Rosja. Tak. I czytałem jakieś statystyki, co prawda kilka lat temu, z których wynikało, że Polacy najbardziej nienawidzą Rosjan. Nie Niemców mm -hmm. po tej wojnie, tylko Rosjan. Więc no tutaj mamy pod pewnymi względami, mi bliźniacze historie. Więc A tamta ja nie... nienawiść urosła w tej chwili do jakichś astronomicznych, zrozumiałych tak. w pełni nie? rozmiarów. nienawiść do, tak. do tych, którzy mordują ich dzieci, mężów, braci. Więc ja nie do końca myślę o Ukraińcach tak. jako o, o ludziach o innej kulturze. Jasne, okay. oni są w większości prawosławni, ale to jest nadal ta część Europy. Czyli rozumiem, że pani wyobraża sobie to, że my będziemy długo żyć. Miary zgodnie. Tego nie powiedziałam. Mhm. Również mam takie obawy, że nie będzie tej zgody, nie będzie tej zgody w momencie, kiedy nie będzie mądrej pomocy. Mhm. Bo... Co to znaczy mądra pomoc? A, no to jest dobre pytanie, na które ja niestety chyba nie umiem odpowiedzieć, mhm. co znaczy mądrze i dobrze pomagać, ponieważ nie mamy takiego doświadczenia, nie mamy się tutaj do czego odnieść. Wszystko jest nowe. Nie mieliśmy wojny czy znaczy nikt z żyjących poza najstarszymi ludźmi, którzy byli jako byli małymi Dzień, dziećmi, tak, nikt z nas nie wie, jak to jest na wojnie, a nikt z nas na pewno nie wie, jak to jest na wojnie, która jest 100 kilometrów, kilkaset kilkaset no kilometrów Dzisiaj nas. na takiej wojnie, tak? Tak. To, to, to jednak jest inny świat. Mierzymy się z, z wszystkim, mierzymy się po raz pierwszy. Myślę sobie, że tutaj nie, nie, to nie trzeba być z Ukrainy, żeby różnego rodzaju w takiej sytuacji konflikty nastąpiły. No ale co pan pyta, co znaczy mądrze pomagać? No mądrze pomagać, to znaleźć tym ludziom swoje miejsce tutaj, mm. na tyle, na ile to jest możliwe. Konflikty będą, no bo ja już słyszę, że no, a, a u lekarza kolejka mi się wydłużyła, bo pojawili się y, uchodźcy, tak, a tutaj y, kolejka gdzie indziej jest dłuższa, a tutaj co, mają im dawać tam 1200, no jak to, A, a ja tutaj ledwo sobie radzę ekonomicznie z, i koniec z końcem ledwo wiążę, to I też, to, i, też nam? I też jest to uzasadnione, taka obawa, czy poczucie, nie, bo łatwo jest patrzeć na to taką z góry, jak mamy więcej niż 1200, no, ale ci ludzie, którzy mają 1200 i widzą, że nagle, i ledwo żyją, prawda, ledwo sobie mhm. radzą, a nagle widzą, że ktoś przyjeżdża i dostaje, no to Nie wielką się, emocję, bo je, taką no i... empatię, żeby powiedzieć, no rozumiem chętnie. Obawiam się, że e, ludzie, którzy. No, nie wiem, czy pan zauważył, ale e, prawica trochę milczy teraz na temat uchodźców. Tak jako ci obrońcy życia i ci wszyscy, którzy. E, którzy nie sprzyjali. E, Uchodźcom w tej chwili tak nie zabierają głosu, i mam takie poczucie, że czekają na moment. Chodźmy na Grząski, grząski, na grząski to teren, bo ja mogę zaraz opowiedzieć tysiąc innych rzeczy okay. przykładów. Ja znam ludzi, konserwatystów, którzy pomagają, którzy bardzo się angażują. Nie wiem, Bo, to dobrze, świadczy, to że... To... Myślę, że wśród ludzi o lewicowych poglądach i prawicowych jest tylu samo ludzi dobrych, złych, średnich, przeciętnych, to ja nie o pomagających tym, że są do... niepomagających. i nie pomagających. Mhm. Yy, natomiast yy, boję się, że zaraz pojawi się ktoś, kto zacznie tym konfliktem manipulować zbijać o. kapitał polityczny. Bez dwóch zdań. O tym rozmawialiśmy właśnie dwa dni temu. Yy, yy, nagrywałem rozmowę z Tomkiem Karoniem, to do odsłuchania yy. namawiam Państwa. Kiedy yy, dokładnie o tym rozmawialiśmy, żeby jasne, obie strony zaczną tym, już zaczynają e, tym grać, a prawdopodobnie zaczną grać bardziej, no bo muszą szukać tematów, które dzielą, bo tak, jest, tak działa polityka. Taki jest mechanizm polityczny, trzeba znaleźć te różnice. Więc teraz będziemy, on mówi, Karoń mówi, że będziemy szukać Putina u siebie, będziemy oskarżać się, kto był bardziej proputinowski albo kto uprawiał politykę taką jak putinowska, i że to się stanie narzędziem. w. W rękach obu, mm -hmm. yy, obu stron. I to mm -hmm. może wywołać bardzo silne, silne emocje. No i właśnie. A politycy, a to, a politycy jakby tego potrzebują, nie? bo taki mają job, zawód, przepraszam. Okej, okay, o polityce nie chcę mówić, tak. y, natomiast to, co mogę powiedzieć, to, że nie dajmy się w to wmanipulować. Mhm. Tak? Y, y, wszyscy jesteśmy zaskoczeni y, tym, co się wydarzyło. Nie byliśmy na to przygotowani, no i nie dało się na to przygotować. To, znaczy, przynajmniej tak myślę o tym w tym momencie. Y, dlatego nie dajmy się wmanipulować w tego rodzaju gry, że my przeciwko nim. To są biedni ludzie, którzy są w tej chwili w potrzebie, a my możemy im udzielić pomocy. Ale pamiętajmy, że nasza pomoc też będzie musiała mieć swoje granice, no bo my też musimy o siebie zadbać. E, psychologowie w tej chwili najbardziej pomagają pomagaczom. No i tak, jak wspomniałam wcześniej, tak mm -hmm. ta maska w samolocie, najpierw sobie, potem dziecku. No i tak samo jest teraz. To są ludzie, którzy mają już wtórną traumatyzację w tym momencie. Czyli Co to przy... znaczy wtórną traumatyzację? To znaczy... Proszę wyprzedzać. Tak dużo pomagają i tak przekraczają swoje granice, i tak bardzo są non-stop y, z ludźmi, którzy są w tej traumie, że zapomnieli trochę o swoim życiu, nie wypoczywają y, i doświadczają w tej chwili swojej rzeczywistości tak, jakby oni byli na tej wojnie. Poza tym mierzą się no, z falą nieszczęścia. Codziennie dostaję SMSy od kolegów terapeutów, którzy zajmują się interwencją kryzysową, ja bardzo sporadycznie. 500 osób na Wołoskie jedziesz, 700 osób w Syrocku jedziesz, gdzieś tam jeszcze około 1000 osób. No. No, okej, okay. ja wiem, że interwencja kryzysowa ma swoje zasady. Pomaga się tym w tym momencie, którzy chcą, organizuje się w grupy. To, to, to jest też dosyć ustrukturyzowane, natomiast no nie da się tym wszystkim ludziom w taki sposób pomóc, ale można w tej chwili pomóc tym, którzy pomagają. Będziemy organizować grupy, w Polskie Towarzystwo Terapii MDR, poszczególne gabinety i poszczególni terapeuci, którzy oczywiście chcą się podjąć takiego zadania, bo to jest też probona, a wszyscy mamy też swoje życie kredyty najmy i tak dalej. Więc też musimy o siebie zadbać również jakąś swoją higienę psychiczną, więc w ramach różnych możliwości będziemy tworzyć grupy dla pomagających, dla wolontariuszy, dla i młodych i starszych ludzi, którzy Właśnie przekroczyli swoje granice, sforsowali się i nie odróżniają teraz swojego życia od życia ludzi, którzy są w tym nieszczęściu. Przeżywają je tak samo jak oni. Zresztą no, dwa dni temu rozmawiałam z osobą, która kilka dni gościła rodzinę ukraińską i pomogła im dostać się do Niemiec, do Hiszpanii. No i mówi, że to było bardzo trudne, no bo. No bo Została z ludźmi, którzy oni akurat mieli potrzebę opowiadania o tym, co się działo, i ona mówi, że, że nie była w stanie nie przeżywać tego z nimi, no bo jednak się z nimi zżyła. I o, doświadczała takich uczuć od empatii, po, mówi na koniec, no to już właściwie też złość, no bo mówi, no wszystko trzeba było też ekonomicznie ogarnąć. Dać im pieniądze, zrobić zakupy, tak, o, oprowadzić po mieście, gdzie co, żeby sobie w jakiś sposób też poradzili i mogli też no, sami cokolwiek zrobić. Była zmęczona i mówi, że muszę odpocząć. No to, to był tylko tydzień. Czy może być tak, że Rozumiem, że jesteśmy w dużym napięciu. To napięcie, no bo Wszyscy. napięcie z jednego, z, mówimy tu o jednym tylko aspekcie, tak? Mówimy o tym, do tej pory mówiliśmy o tym o uchodźcach, którzy tu przyjechali i którzy są na ulicach w różnych miejscach i w i wielu, tak. czy w części naszych domów, ale oprócz tego myślę, że jeszcze silniejszą emocją jest strach. Ja nie jestem terapeutą, a do mnie dzwonią jacyś znajomi i pytają się czy tu będzie, czy on Bojna. wejdzie i tak zupełnie realnie, to nie jest jakoś tak ha, mm -hmm. ha, ha, ciekawe czy kiedyś w nas trafi, tylko po prostu ludzie się boją czy w nas trafi, tak, czy Putin wejdzie do Polski. Nagrywamy tę rozmowę w poniedziałek czy wtorek, poniedziałek. Parę, parę dni temu strzelił 30 kilometrów od Polski, tak? boimy się, to miejmy nadzieję, że to się nie stanie, tego nie przewidzimy i tu nie będziemy mm -hmm. tego analizować, ale ludzie się tego boją. Pewnie ten strach zakłada, mm -hmm. że, że nie wejdzie. Bo jak wejdzie, to nie będzie problemu. Znaczy rozwiąże się problem, przepraszam. Mm. E, ten strach będzie w nas dużo. To napięcie będzie, będzie długo trwało. Czy, Może się zdarzyć, że to wybuchnie wszystko, i że ten. Taki stan, teraz mówiąc, w stanie społecznym, tak, kiedy te wojny wewnętrzne trochę wycichły, no bo wszyscy zajmujemy, mamy, mamy wroga, bronimy mm -hmm. się, staramy się pomagać, mamy głowy zajęte trochę czymś innym, nie wypada tak bardzo mocno się napieprzać, chociaż już się, już się zaczynają. A czy to nie, czy nie będzie tak, że za chwilę to wybuchnie z jakąś niezwykłą, z niezwykłą mocą, tak jak. Nie wiem, rok temu, tak, czy ileś miesięcy temu, kiedy były te marsze antyaborcyjne, które mm -hmm. tylko w części były aborcją, ale naprawdę w części były takim razem protestu przeciwko wszystkiemu wokół co było. Ludzie byli zmęczeni strasznie tą e, e, pandemią, zamknięciem, prawda? I tam wiele, wiele takich społecznych frustracji się wylewało. Czy te, to nie jest tak, że teraz może być tego jeszcze więcej, jeszcze ostrzej, jeszcze ostrzej niż po katastrofie smoleńskiej, która była też takim silnym szokiem, po którym odregowaliśmy, no właśnie tak. Czy ma pan taką bawę, że ludzie na ulicę wyjdą? Nie wiem, czy wyjdą na ulicę, myślę, że nie wiem, czy na ulicę wyjdą. Bo ja wyjdą. bardziej myślę o scenariuszu, który się będzie realizował pod własnymi dachami, tak, że ludzie będą e, e, właśnie agresywni wobec, wobec siebie. Ja myślę, że pod każdym względem, znaczy pytam mi o to, czy będą agresywni wobec siebie, nie wiem, czy wyjdą na ulicę, no bo to musi być taki powód, znaczy przeciwko komu trzeba występować, tak, no nie wyjdą na ulicę protestować mm -hmm. przeciwko Putinowi, mogą przeciwko rządowi, że tam za drogie ceny i, i tak dalej, e, ale no Przeciwko sobie nawzajem. Znaczy to, że ty współpracowałeś bardziej, a ty jesteś bardziej putinistą, a ty to z ruskimi już robisz to, a ty to byłeś za tym, takie wzajemne oskarżenia, czy, czy, ten, czy ta wojna polsko-polska, o której mówimy, nie, nie urośnie, nie, nie wybuchnie z, z dwoją, ze zdwojoną mocą, co to też przewidywał Tomek Karoń, z którym mm. rozmawiałem niedawno tutaj. Czy do tego potencjał dzisiaj? Czy to nie kończy, przesadzamy? Bo może przesadzamy? Myślę, że nie przesadzamy, a że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz, zważywszy na nastroje społeczne, które były wcześniej. I stąd pojawił się tutaj ten wątek tych, którzy będą tym manipulować, więc to, co można zrobić, bo zawsze wychodzę z założenia, że zastanówmy się, co możemy zrobić, co zależy od nas, a co od nas zupełnie nie zależy. I też no, pamiętajmy, że. Po nie, wcześniej przy y, strajkach kobiet nie było y, aż tak aktywnego tematu lęku przed śmiercią. Y, była olbrzymia frustracja, niezgoda, bunt, ale nie było y, aż tak silnego lęku przed śmiercią. Wojna konfrontuje nas z tym, że w każdej chwili może nas nie być. Możemy jest... Albo możemy stracić wszystko. Albo że możemy stracić wszystko. I to jest, y, no, no, i to jest <gryw> bardzo uprawnione myślenie, bo tak może być. Więc ten strach będzie większy niż zazwyczaj, no bo boję się o własne życie. Mhm. I jeszcze wrócę do początku rozmowy, że zważywszy, że my też mamy w swoim przekazie transgeneracyjnym traumy, czyli sprawy, które nie zostały jednak przepracowane tak? te wszystkie lęki, które nie zostały przepracowane, też nas teraz dotyczą. Ja siebie też na tym złapałam, że w momencie, kiedy w czwartek, kiedy wybuchła wojna, włączyłam telewizor, pierwsza moja myśl była znowu. Przecież to nie jest moje doświadczenie. Ja nie, nie przeżyłam wojny. Przeżyli moi rodzice i dziadkowie, rodzice jako dzieci. Ale jestem nakarmiona tymi historiami. Niemcy za oknem Żydówka w piwnicy. Stoję z moim jednym synem i z drugim w stodole, która się zaraz ma spalić, ale jakimś cudem ktoś tam uratował y, tę społeczność wiejską i ona nie została spalona. I mnóstwo mam takich historii. I ja to w sobie noszę. Skoro ja to w sobie noszę, to znaczy, że też mnóstwo ludzi to w sobie nosi, no bo to jest wspólne nasze doświadczenie międzypokoleniowe. No więc mamy taką. Mamy bombę tykającą, mamy bombę pod tytułem nastroje społeczne, które nie są od dzisiaj, tylko są wcześniej, mamy bombę pod tytułem wojna dosłownie, mamy straumatyzowanych ludzi, którzy są u nas i jeszcze mamy swoją traumę w tym wszystkim. Ja nie chcę być złym prorokiem i, i, i niezwykłam tworzyć takich scenariuszy, bo prędzej pomyślę o tym to, co ja mogę zrobić teraz, żeby ukoić w jakiś sposób swój lęk i niepokój. No i wracamy do tego. Mogę zrobić tyle, ile mogę. Czyli mogę sama siebie uspokoić, mogę pomóc się komuś uspokoić, mogę pomóc w jakiś wymierny sposób ludziom, którzy tego potrzebują i muszę wziąć pod uwagę, że nie na wszystko mam wpływ. I nie dać się manipulować. Mhm. Tak. Ja, ja mam taką silną obawę, e, że to wybuchnie, no bo, bo to znam. Tak? Znaczy, ten, ten, tą mhm. wojnę polsko-polską znam, bo to wszyscy znamy tak? i jesteśmy jej uczestnikami albo obserwatorami. E, I wydaje się, to takie naturalne, no, że to też tak musi być. no Ale może z drugiej strony, jak sobie myślę o, nie wiem, o Stanach Zjednoczonych po wojnie, prawda? Mhm. E, e, kraj, który w, w, rozkwitł. Tak? Znaczy, że te, po wojnie często państwa się odbudowują z pełną energią, e, e, prą, e, rozwijają się, bo widzą jakąś nową nadzieję, bo coś się złego mhm. zakończyło, no bo wojna się skończy. Nie wiem kiedy, nie wiem z jakim wynikiem, e, ale ona się skończy. A może jest tak, że jest szansa na to, żebyśmy wyszli z tego kryzysu silniejsi. Ja myślę, że szansa jest, no to Tylko nikt nie, nie pisze wie, ja. jedno, tego też nie powiedziałam, no, no nikt nie pisze tutaj jakiegoś jednoznacznego scenariusza, tak, mhm. e, oczywiście, że jest szansa i wszystko się kiedyś kończy, no życie też się kończy i ta planeta też się kiedyś skończy i niekoniecznie z naszym udziałem, no. e, Dlatego pamiętajmy, że no wszystko ma swój koniec, tylko kwestia tego przeczekania i przeżycia tego. Mhm. No i do tego mamy różne adaptacyjne mechanizmy, które pomagają nam przetrwać. No tylko wy pan, jeżeli. No tutaj jest taki problem, że jeżeli jest ta, taka siła tego strachu, no to jest gadzi mózg, przerażony człowiek, przerażone zwierzę, nie działa racjonalnie. Czyli Idzie musimy sobie ze i popędami. Po, musimy sobie ze strachem poradzić. No, no, właśnie, łatwo powiedzieć, musimy sobie ze Pan się poradzić. boi? Tak. Boi się pani tego, że bomby tu spadną? Nie, tego się boję najmniej. Boję się tego, co się stanie w Polsce, mhm. z te, o tych różnych powodach, o których też pan mówi. Tego się boję bardziej niż tego scenariusza, mhm. że tutaj wejdzie Putin albo, nie wiem, odpali jakiś reaktor, który wyniesie mhm. pył i, i zabije pół Europy. Ale ludzie się boją tego. I... Bo ludzie się w ogóle boją. No Proszę tak. pamiętać. To, jest, to nie jest nieprawdopodobne, nie? To jest jak no sobie, właśnie, jak sobie, to nie jest nieprawdopodobne. I jak sobie z tym radzić? I każdy z, nas, I każdy z nas w tej chwili e, mierzy się z takim tematem pod tytułem własna śmierć. Żyjemy w takiej kulturze, w której właściwie śmierci nie było. To jest narcystyczna kultura, mamy być piękni, młodzi. E, mówimy e, o tym, że będziemy bardzo długo żyć i wydłużać młodość. To nie jest prawda, bo wydłużamy starość tak naprawdę, nie żadną młodość. Młodość jest tylko jakimś tam epizodem w tym całym życiu, jeżeli patrząc statystyki, dożywamy 80 czy 90. -tki. No więc nie było tej śmierci. Ona, nie, ona się w ogóle nie pojawiała. W ogóle prawdopodobieństwo umrę, no, no, no tak, no kiedyś, no coś tam. Przywróci, Natomiast się, przywracamy spraw, myślenie o sprawach ostatecznych. Tak i jeżeli... Zaczynamy być poważniejsi. Jeżeli jakieś korzyści miałyby być z tego konfliktu, z tej wojny, to takie urealnienie sobie własnej śmiertelności i Zobaczenie sensu. Po co ja żyję? Mhm. No bo teraz no wiem, to się nie opłaca pomagać. Ekonomicznie? Kompletnie nie. Wydawać pieniądze na jakichś ludzi obcych, e, e, forsować swoje granice, pracować więcej. Po co? No, no to... Po to, że się łapie sens. Po pierwsze, boję się, więc to robię, tak? Mhm. Ogarniam swój strach Może ogarniam jestem, swoją Może jestem to staje się bardziej odpowiedzialny. Czym staję, nie stałem się dzisiaj bardziej odpowiedzialny? Pomagając tym ludziom? Jest to na czy pewno to jest załatwianie jakiś egoistyczne, czy ja sobie załatwiam jakieś swoje. No ale to, co w tym e, swoje... złego, że sobie egoistycznie załatwiamy swoje różne interesy? Każdy chce być dobry i szlachetny. No mhm. może nie każdy, ale powiedzmy, no, że większość nas lubi siebie też w takim stanie, e, że jesteśmy dobry, lubimy o sobie w ten sposób myśleć. No teraz mamy szansę to zrealizować. No, no dlaczego nie? Mhm. No, no w porządku, ale e, wracając do tego tematu e, śmierci, tak? ta, ta śmierć staje się realna. Umrzemy. No, może nie teraz. Mam nadzieję, szczerze mówiąc, że nie teraz i nie szybko. No ale to jest tylko moja nadzieja, ale pojawił się realny scenariusz, bo za ścianą jest wojna. Mhm. I e, mam... może dobrze jakiś pożytek z tego. Zaczniemy no poważniej poważnie myśleć o świecie, o odpowiedzialności, bo mam wrażenie, że nasz świat stał się taki bardzo nieodpowiedzialny. Że myśmy się stali tacy. My myśmy w masie oczywiście to nie. Mówi pan konkretnych o komercyjnie. Tak, o takim. Mm -hmm. no, no, to o była pani sama mówiła. Tak? Mm. Zajmujemy, ach, tam to się nie opłaca, coś tam to jest nieważne, pojadę sobie na Seszele, mm -hmm. gdzieś tam, tak. To nie, teraz mniej myślimy o tym, że to jest ważne, żeby się ze swoimi bliskimi spotykać, patrzeć sobie w oczy, poświęcać czas e, sobie, że to są rzeczy ważne, że musimy myśleć też o innych. Bo to wszystko na końcu nam się opłaca. Bo ja mam, tak. takie, się, tak. panie, ja mam takie podejście. Persaldo to się opłaca. Do tych Ukraińców. Ja mam wrażenie, że dokonuję transakcji. Ja im pomagam, bo oni za mnie walczą. Ja mam takie przekonanie, że tam na Ukrainie toczy się wojna o bezpieczeństwo, między innymi. Oczywiście oni nie mają takiej myśli, oni bronią swojego domu, ale oni bronią swojego domu, bronią mojego domu. Bo jeżeli mm. zatrzymają tam Putina, to on nie pójdzie dalej. Ja myślę, że po prostu mam taki... Obowiązek, nie? Ale to nie tak net moralny, po prostu taki deal. No. Oni mi pomagają, to ja im. Mhm. Mówię, dobra, dostarczajmy im broń, a jak mogę dostarczyć im coś innego, co im pomoże, to też im to, to dostarczę. My im pomagamy walczyć przecież mhm. dzisiaj na różne sposoby. Inny gość tak. mojego programu mówił e, o tym, że rozmawiał z żołnierzami tam na miejscu i tacymi, którzy szli dosłownie na, tam do Wokopy, czy, 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 czy walczyć. I oni mówili, że. Są bardzo wdzięczni nam, Polakom, że my przyjmujemy ich żony i dzieci do domu, bo on może spokojniej walczyć, spokojnie się skoncentrować, bo nie musi się bać, mniej myśli o, o tym, co się dzieje. Nie? To jest takie. Stajemy się powa znaczy poważniejsi, że my, my coś mhm. robimy po to, żeby nie zażyło się coś złego. Ja bardziej myślę o wspólnotowości, o wspólnocie. Mhm. Nie wiem, czy pan pamięta Harari w Homodeus bodajże mówił e, o tym, dlaczego my przeżyliśmy. Najbardziej agresywny e, stwór, zwierzę na tej planecie. E, Homo sapiens przeżył nie tylko dlatego, że wybił innych podobnych, tylko też dlatego, że potrafi tworzyć wspólnoty. I ja myślę sobie, że to jest e, Lęk przed śmiercią, który będziemy musieli jakoś sobie ogarnąć, każdy w swoim wymiarze, e, plus, e, no właśnie, takie doświadczanie wspólnoty. To, to, to jest teraz taki moment, który obawiam się, że będzie niepowtarzalny, bo mówię, pójdziemy w swoją codzienność, pójdziemy już w problemy rutyny, być może e, wojnę, no nie mówię dosłownie wojnę, ale różnego rodzaju konflikty światopoglądowe, tak, w naszym kraju i problemy ekonomiczne, ale to z czym zostaniemy, e, te, z tym wspomnieniem, tego co się dzieje teraz takim doświadczaniem wspólnoty i tego, że jeżeli my jesteśmy w stanie wygenerować z siebie tyle siły i tego i robić wszystko co się nie opłaca, bo to się patrząc na to tak w kategoriach takich prostych, zwykłych ekonomicznych nawet to się nie opłaca, ale w kategoriach życia, Przyszłości, tak? I własnego poczucia sensu, i doświadczenia swojego człowieczeństwa. No to myślę, że to jest bezcenne, co się w tej chwili mhm. dzieje. Ja się o tyle nie zgadzam, mhm. że ja uważam, że to się opłaca. Znaczy, że te, że my, Ale w gruncie rzeczy ja też mi tak mówi, myślę, jak że Jak pan, ktoś mi tylko... mówi, że benzyna drożeje, to ja Aha. mówię, że, znaczy, że ponosimy rozmaite koszty tego, że Polska się angażuje w ten konflikt, chociaż oczywiście to jest uproszczenie, mhm. bo my znanie z tego powodu drożeje, że my się angażujemy, tak. tylko w ogóle z powodu wojny. Jakbyśmy się nie angażowali, też by drożała. Ale ileś kosztów ponosimy z powodu tej wojny, ponieważ się angażujemy, to ja uważam, że nam się to opłaca, że to płacimy niską cenę, bo mhm. inna cena to jest. 30, 50, 100 tysięcy milion zabitych ludzi i zdewastowane budynki, i które kosztują konkretnie tyle, tyle i tyle. Nie? A to, o czym pani mówi, jest też myślę niezwykle niezwykle ważne. Nie, że siadamy z ludźmi, których nas mało, co z innych klas społecznych, nie? Inni mhm. w ogóle są niż my nagle siadamy, bo, bo jesteśmy konfrontowani z tym samym z zagrożeniem. Z tym no, ze strachem, zagrożeniem. Łączy nas strach. Mhm. I y, no, to, to, to też budzi poczucie bezpieczeństwa. Ja pomogę, jest nadzieja, że i mi pomogą. Jasne, że to tak nie działa jeden do jednego, y, ale, ale no, w tym jest nadzieja, że są inni ludzie, którzy są empatyczni, którzy potrafią zrezygnować z różnych swoich rzeczy, y, którzy potrafią, no nie lubię tego słowa poświęcenie, ale potrafią coś oddać swojego na rzecz kogoś mhm. drugiego. To buduje wspólnotę, a poczucie bycia we wspólnocie jest y, czymś bardzo pokrzepiającym, budującym, dającym nadzieję. Nadzieja z kolei daje poczucie sensu, a człowiek, który ma poczucie sensu i potrafi sobie stworzyć taką narrację, to jest człowiek szczęśliwy, chociaż akurat za tym słowem najbardziej nie przepadam. Psychologowie wolą słowo dobrostan, y, a to jest bardziej filozoficzne pojęcie, no ale Zostańmy przy tym sensie. Ta wspólnota sensu. jest bardzo ważna. Tak. A nie indywidualizm. Wspólnota. Tak. Nas Oczywiście, buduje. że tak. Dlaczego tyle ludzi ma depresję teraz? Dlatego, mhm. że żyjemy w takim zatomizowanym społeczeństwie. Dlatego, że się oddzieliliśmy od siebie. Dlatego, że jest ten kult indywidualizmu. Właśnie To jest ta narcystyczna kultura. Mhm. Ja, 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 jeszcze raz ja. Kugobrowicza. Poniedziałek, ja wtorek, ja środa, ja czwartek, ja piątek. No ciągle ja. A to nie o to chodzi, żeby mam być tylko ja. Moje potrzeby są ważne. Ale jestem też częścią wspólnoty. WHO przewidziało, że depresja będzie w 2030 na pierwszej liście chorób cywilizacyjnych. Depresja. Niesamowita. Dlatego ta wspólnota jest nam bardzo potrzebna. A teraz ta wspólnota się odradza. No. Zważywszy na te scenariusze, które tutaj już się pokazały przy tym stole, nie mm. wiem, jak dalej będzie z tą wspólnotą. Bardziej widzę perspektywę jakichś obozów, które znowu będą ze sobą mm, wojować i, 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 i w jakiś sposób być dla siebie wrogie i nie mieć możliwości porozumienia. No, w... Może, ale może jest tak, że przez to, no, to sami, nic, nic nas tak nie łączy jak strach i wróg. Mamy wspólnego wroga. Na szczęście co do Przez tego chwilę. w Polsce nie kłócimy się w ogóle. Tak? Znaczy, nie ma tak. poza marginesami jakimiś mhm. kompletnymi. Nikt nie ma wątpliwości, kto jest wrogiem. Yy, yy, jeden i obóz, drugi obóz polityczny i osoby popierające jakby w tej sprawie mają ten sam pogląd. Panie Gorze, ale nas to jest przez, jakoś. to jest przez chwilę. No, ja e, jest coś takiego, to, takie co? słowo habituacja, czyli przyzwyczajenie. My się przyzwyczajamy i oswajamy. Już inaczej reagujemy dzisiaj niż reagowaliśmy dwa tygodnie temu. tak? E, wstawałam, włączałam newsy i co, i co, i co, i, co, i, co, i kto zbombardowany, i ile, ile trupów, w jaki sposób można pomóc, a w tym momencie już tego nie robię, bo też wiem, że mi to nie służy. Pani przyzwyczaiła. Bo po pierwsze... Pani przy... jeszcze może sobie to przemyślała, tak? Bo pani z... tak, zajmuje się, to nie, nie tym wa... rozumie nie to, warto. co się dzieje z naszymi emocjami, ale przeciętny człowiek po prostu, który nie, nie, mm -hmm. nie przepracowuje tego, no po prostu się przyzwyczaił, tak? No już 60. Ale też nie, nie warto się tak bodźcować. Słuchać mhm. newsów, ale okej, okay, 20 minut rano, czy 20 wieczorem, tak? Czy może, nie wiem, dłuższy komentarz wieczorem, ale nie, bodź, nie bodźcować się tym cały czas, bo to nie ma większego sensu. Toczyć swoje życie, to można zrobić. Wątek zgubiłam. Myślę, że już powiedzieliśmy bardzo dużo. A może, czy jest coś, czego nie powiedzieliśmy? Co mieliśmy powiedzieć w tej rozmowie? Co Pani by chciała powiedzieć? Co Panią najbardziej w tej całej historii zadziwiło, zaintrygowało? Czego się Pani dowiedziała o nas? Albo o sobie? Jeżeli może Pani powiedzieć. Osobie się dowiedziałam tego, że mam nieprzepracowaną traumę międzypokoleniową i historię mm. mojej babci, które najpierw wydawały mi się historiami, yy, najpierw bajkami, potem jak to sobie urealniłam w dorosłym życiu, to yy, czułam bardzo dużo bólu, bólu i cierpienia, że musiała tak straszne rzeczy przeżyć. No a teraz się okazuje, że właściwie skoro ja się dzisiaj tego boję, no to nie jest do końca yy, ogarnięta i zastanawiam się właśnie, co z tym zrobić. To A po ona pierwsze, z czego się pani dowiedziała? Dowiedziałam się, że Polacy są tak silni, że potrafią tak zrezygnować ze swojego komfortu na rzecz innych, i że gdzieś w, w głębi serca, przynajmniej na tym etapie mamy takie, no tworzymy wspólnotę, jesteśmy całością tak jak Pan powiedział pomijając tam jakieś proputinowskie marginesy że mimo różnych nieporozumień jesteśmy całością jesteśmy jednym frontem pomocy ale to jest ten moment bo no za dużo już wiemy o historii tak jak się pewne rzeczy toczyły tam pomijając solidarność no, znaczy biorąc pod uwagę Solidarność, nie pomijając na przykład, tak, że byli wspólnotą, a potem się porobiły obozy, frakcje, interesy i tak dalej. To też jest naturalna kolej rzeczy i będzie się też coś takiego działo, ale to poczucie wspólnoty, które jest teraz, naprawdę buduje serce. I postawmy tu kropkę, co? Dobrze. Zgoda? Zgoda. Joanna drosia czaplińska psycholog, psychoterapeuta. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. I ja dziękuję. Ja dziękuję Państwu, że byliście z nami, słuchaliście, że jesteście z układem otwartym, że wspieracie i wspierajcie dalej. Jeśli ktoś z Was chce to zrobić, zapraszam serdecznie do serwisu patronite.pl. Dziękuję bardzo, zapraszam na następne rozmowy. Do widzenia.